Kto ma pszczoły, ten ma miód. A miód z tej pasieki jest wyjątkowy, bo produkują go pszczoły karpackie. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach podsumowano projekt Pszczoły Karpackie – Nasi Dobrodzieje. W ramach projektu przy szkole w Nowosielcach powstała pasieka dydaktyczna, która liczy obecnie 10 uli. Umieszczono w niej również tradycyjną kłodę bartniczą i barcie pszczelarskie. Stojący tu budynek pasieczny wyposażono w fotowoltaikę, która dostarcza prąd do zasilania kamer umieszczonych w ulach oraz do wagi elektrycznej. Zanim przyjrzymy się życiu ula od środka, sprawdźmy, jak działa waga elektryczna. Jej konstruktorem jest ten oto pan, nauczyciel informatyki ze szkoły w Nowosielcach. Prototypowa waga wyposażona została w czujniki, które sczytują dane z ula. Są one przesyłane za pomocą internetu do analizy. Wystarczy jedynie zeskanować kod QR, a na naszym telefonie lub tablecie pokażą się interesujące dane, takie jak waga ula, dzięki której można kontrolować przyrost miodu w ciągu doby, tygodnia lub miesiąca. Temperatura panująca na zewnątrz, jak i wewnątrz ula. Wilgotność powietrza, ciśnienie, a także wysokość nad poziomem morza. Ta ostatnia informacja przydatna jest szczególnie wtedy, gdy ul zostanie naruszony przez zainteresowanego miodem niedźwiedzia. Oto widok z wnętrza ula. Dzięki kamerze na podczerwień i internetowi możemy śledzić, jak wygląda codzienne życie pszczół. Pora przyjrzeć się z bliska naszej bohaterce. Pszczoła karpacka, czyli tak zwana karpatka, to lokalna rasa pszczoły miodnej, która zamieszkuje całe Karpaty. Na terenie Polski rasa ta objęta jest ochroną zasobów genetycznych. Jest pracowita, spokojna i odporna na niekorzystne warunki pogodowe, aczkolwiek na obszarach innych niż Karpaty bywa agresywna. Karpatki wykorzystują wszystkie pożytki, jakie w ciągu roku pojawiają się w okolicach pasieki. Zbierają zarówno wczesnowiosenne pożytki nektarowe, jak i pojawiające się pod koniec lata spadzie. Jedna rodzina pszczela może zebrać aż do 50 kg miodu. Wiosna w pasiece to aktywny czas dla pszczół i pszczelarzy. Na zorganizowanych w ramach projektu warsztatach uczestnicy z Polski i Ukrainy pod okiem doświadczonych pszczelarzy poznawali zasady pracy przy pszczołach i prowadzenia pasieki. Do podstawowych zabiegów pszczelarskich wykonywanych na wiosnę należy przegląd uli, sprawdzenie kondycji rodziny pszczelej, również pod względem ewentualnych chorób. Pszczelarz musi umieć dostosować wielkość uli do potrzeb rodziny pszczelej. W tym celu przygotowuje i umieszcza w ulu odpowiednią ilość ramek, na których matka pszczela czerwi, czyli składa jajeczka, z których wygryzają się pszczoły. Wiosną następuje gwałtowny rozwój rodziny pszczelej. Pod koniec zimy liczy ona około 20 tysięcy pszczół, zaś w okresie maja i czerwca rodzina znacząco się powiększa i może liczyć od 50 do nawet 80 tysięcy pszczół. O ile rozwój pszczoły robotnicy trwa 21 dni, trudnia aż 24 dni, to matki pszczelej, która jest największa, zaledwie 16 dni. Wynika to z faktu, że królowa karmiona jest przez swoją świtę wyłącznie mleczkiem pszczelim, natomiast robotnice i trutnie tylko na początku dostają mleczko, a potem ich pokarmem staje się pyłek i miód. Królowa, znakowana przez pszczelarzy kolorowym płatkiem, tak zwaną opalitką, żyje około 5 lat. Jest odpowiedzialna za tworzenie nowych pokoleń pszczół. Trutnie, czyli osobniki męskie, żyją średnio 50 dni i ograniczają się wyłącznie do funkcji rozrodczych.
Największą populację w ulu stanowią robotnice, które wykonują różne zadania, między innymi zbierają pyłek i nektar. W ciągu swojego życia pszczoła robotnica produkuje płaską łyżeczkę miodu. Na litrowy słoik miodu składa się 1 000 000 pszczelich lotów. Zbadano, że pszczoła wracając do ula z nektarem i pyłkiem dźwiga ciężar równy połowy wagi jej ciała. Obok współczesnych uli w Pasiece w Nowosielcach postawiono barcie jako przykład tradycyjnego wykorzystania pni drzew do założenia rodziny pszczelej. Barcie, znane od starożytności, były pierwowzorem dzisiejszych uli. W czasach Polski Piastowskiej profesja pozyskiwania miodu i dostarczania go na dwór królewski była przywilejem dziedziczonym z ojca na syna. Z czasem barcie zaczęły przybierać formy figuralne, najczęściej przedstawiające świętego Ambrożego, patrona pszczelarzy. Przy Pasiece w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach znajduje się wiele pożytków, czyli roślin miododajnych, z których pszczoły pozyskują nektar i pyłek kwiatowy. Na terenie szkoły rosną 172 lipy, kilkanaście akacji, klonów i jaworów. Ponadto w ramach projektu stworzono poletka pokazowe roślin miododajnych, do których zaliczamy między innymi facelię, rzepak, żmijowiec, naparstnicę, wiesiołek, lawendę, tymianek, mniszek i wrzos. Otwarta dla zwiedzających Pasieka i jej zielone otoczenie wpisują się w 5-kilometrową pieszo-rowerową ścieżkę edukacyjną, która również powstała w ramach projektu. Biegnie ona wzdłuż Alei Lipowej aż na wzgórze Dąbrowa, z którego rozciąga się widok na okoliczne miejscowości. Na trasie ścieżki edukacyjnej zwiedzający mogą napotkać tzw. hotele dla owadów zapylających. Domki z charakterystycznymi otworami przygotowane zostały z myślą o owadach dziko żyjących, do których zaliczamy między innymi trzmiele, muchówki i pszczoły murarki. Edukacyjno-turystyczna działalność Pasieki, wzbogacona o działania popularyzujące pszczelarstwo, powoduje, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach to aktywne centrum edukacyjno-turystyczno-promocyjne pszczoły karpackiej. Podobne centrum powstało u partnera projektu z Ukrainy, Wiśnieńskiego Koledżu Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego. Trwający od 2021 roku projekt udało się stronie ukraińskiej zrealizować podobnie jak w Polsce. Utworzono Pasiekę Pszczoły Karpackiej wraz ze ścieżką dydaktyczną oraz przeprowadzono warsztaty pszczelarskie. Niestety wybuch wojny w Ukrainie utrudnił wykonanie części zaplanowanych zadań. Podczas podsumowania projektu na Festiwalu Dni Pszczoły Karpackiej i Miodu w Nowosielcach dyrektorzy szkół z Polski i Ukrainy podkreślali wspólnie, że projekt, choć realizowany w trudnym okresie, pomógł obydwu szkołom stworzyć warunki do rozwoju i popularyzacji pszczelarstwa wśród uczniów i turystów. Efekty projektu będą wpływać na mieszkańców powiatu sanockiego i rejonu grudeckiego, ukazując szczególną rolę pszczoły karpackiej w przyrodzie i w życiu człowieka.